Ojciec Święty z polskiej ziemi, co ukochał nas jak dzieci, dziś pospołu ze świętymi blaskiem łaski na nas świeci. Za Twe łaski, dobry Boże, ku niebiosom serca w darze, lub dziś modły śle w pokorze, żeś go wyniósł na ołtarze. Bo jak on dziś niepojęty ziarna zgodo siał spowite, z Ojca domu strzegł nas święty, patron Rzeczypospolitej. Dziś po 15 latach odejścia Ojca Świętego do domu Ojca i w setną rocznicę Jego urodzin wracamy refleksją i wspomnieniami do tamtych lat, kiedy była możliwość osobistego spotkania. Myślę, że nie tylko ja, ale każdy, kto miał możliwość spotkania się z tą wielką osobistością, która wywierała szczególne wrażenie. Człowiek o wybitnym współczynniku intelektu, osoba przy spotkaniach była taka bliska, taka ciepła, taka prosta w relacjach z drugim człowiekiem. I tak jak rozważam, ja miałem szczęście, jak policzyłem w życiu, 9-krotnego spotkania się. Były różne spotkania, ale chodziło o uścisk dłoni, uzyskanie błogosławieństwa, wymiana kilku zdań. I to było bardzo wielkie, ale wspominam przede wszystkim w 91 roku, już jako poseł, jeszcze jako poseł 10 kadencji, zostaliśmy z grupą 11 posłów zaproszeni na wspólny obiad w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich, gdzie była ta możliwość bliskiego spotkania jeszcze z Ojcem Świętym, który był w pełni sił, emanacja takiej wielkiej radości. I potem już w 2000 roku te spotkania, kiedy Ojciec Święty niósł w sobie cały ciężar bólu po prostu i cierpienia. I to była ta sama osoba, tak samo go odbieraliśmy, podziwialiśmy jego bystrość umysłu. I przypomnę tylko 99 rok, najpierw w styczniu, gdzie z grupą 11 posłów jako wicemarszałek Sejmu przewodniczyłem po prostu tej grupie, wizyta Ojca Świętego. Po prostu sytuacja taka w Rzymie, w Watykanie, gdzie poruszyłem lokalny wątek, bo przy pierwszym spotkaniu z Ojcem Świętym, gdzie byłem z żoną i córką, która jest siostrą zakonną, pallotynką, wyrwało mi się: Ojcze Święty, my jesteśmy z Drelowa. To jest prawda. A Ojciec Święty powiedział: o, Drelów, unici. Wtedy wręczyłem Ojcu Świętemu drogę krzyżową, którą jeszcze świeżo, niedawno wydaną. I powiedziałem, że 17 stycznia będziemy obchodzić 125. rocznicę męczeństwa unitów w Drelowie. Prosimy o błogosławieństwo na tą uroczystość. Ojciec Święty z pełną powagą na stojąco nakreślił znak Krzyża Świętego i powiedział: błogosławię Drelów. Dziś jak rozważam akurat tą chwilę, wtedy papież, dzisiaj już naprawdę święty, który powiedział, wypowiedział słowa: błogosławię Drelów. Jak to ważne jest dla naszej parafii, dla naszej miejscowości, dla środowiska, z którego się wywodzę, w którym mieszkam. Ja kiedy było dla nas ważne. A potem Ojciec Święty jeszcze dodał, że Drelów, diecezja siedlecka, wybieram się do was, bo prawda, że 10 czerwca potem Ojciec Święty złożył wizytę w Siedlcach, co było też bardzo dla nas ważnym wydarzeniem. Ale zaraz następnego dnia, 11 czerwca, Ojciec Święty odwiedził Sejm Rzeczypospolitej. Byłem wtedy wicemarszałkiem Sejmu. To było wydarzenie bardzo ważne, ponieważ Ojciec Święty tylko jeden parlament krajowy odwiedził, to Sejm Polski. Pozdrawiam również cały naród polski, wszystkich moich drogich rodaków. Był oczywiście w organizacjach międzynarodowych, w ONZ-cie, w Parlamencie Europejskim, ale Parlament Narodowy tylko jedyny, Sejm, wygłosił orędzie do posłów i senatorów. Przypomnę,
dwie takie myśli, które wypowiedział, które nie straciły nic na znaczeniu. Po pierwsze, wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się solidarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, bez względu na opcję polityczną czy wyznawaną religię. Jakże to dla nas dzisiaj ważne. I drugą do wspólnoty europejskiej, gdzie mówił, że nową jedność Europy, jeśli chcemy, by była ona trwała, winniśmy budować na tych wartościach duchowych, które ją kiedyś ukształtowały. Europa kształtowała się na cywilizacji chrześcijańskiej i dzisiaj to, co się dzieje, to tak jakbyśmy się wstydzili swoich korzeni. A teraz wrócę do tego pierwszego cytatu. To, co się dzisiaj dzieje, to ja po prostu kojarzę z pewnymi spostrzeżeniami. Bo wielu polityków miało spotkania i osobisty kontakt z Ojcem Świętym. Często odwiedzałem i biura wielu polityków, czy nawet i w mieszkaniach prywatnych było. U każdego prawie na ścianie wisi piękne zdjęcie z Ojcem Świętym, oprawione w piękne ramki. I teraz zastanówmy się. Podziwialiśmy Ojca Świętego. Słuchaliśmy Jego przesłań, Jego homilii, Jego wystąpień, Jego słów, które mówił do nas. I co z tego zostało? Tylko zdjęcia na ścianach? Czy coś więcej? Warto dzisiaj bardzo mocno o to zapytać się.